da się pojechać, bo muzeum było tam, nie wiem, przez 10 lat chyba wydano. Chyba, nie wiem, przed pandemią otwarte. Warto zobaczyć, bo tam jest tak dużo historii naszej, właśnie związanej z rodziną Czartoryskich, że no, każdemu polecam. Myślę, że chociaż możemy się rozczarować, jeżeli ktoś czytał materiały źródłowe o tym, co tam było, a co jest dzisiaj. Ja na przykład no, jadę z tą myślą, że to zobaczę, a czytałam, że już tam tego nie ma, że tylko zostały budowle i tak dalej, że te eksponaty, które Czartoryska Izabela zgromadziła w tamtych czasach, całą tą kolekcję, że już niestety tego nie ma. Czy jest w rękach prywatnych? Prawdopodobnie tak, że trochę owszem, ale ona była. Bo Izabela Czartoryska, myślę, że pani to zapewne wie, to była pierwsza kobieta, która zajęła się muzealnictwem. Ona pierwsza zaczęła gromadzić pamiątki narodowe. Ona zwoziła je z całej Europy i stworzyła takie prywatne muzeum. Tak pięknie skatalogowała, że tam każda rzecz była opisana. Tylko strzegła osobiście wejścia do tych pomieszczeń, no wybudowała specjalne pomieszczenia na własny koszt oczywiście, na wzór greckich pomieszczeń, bo ona była zafascynowana właśnie sztuką grecką i przeniosła to do swojego ogrodu, do swojej posiadłości. Ja chciałam to zobaczyć, ale do tej pory mi się nie udało tam dojechać. To jest takie marzenie małe, ale wielkie zarazem, nie? Może się uda w tym roku, życzę tego, no tak, żeby się udało tak, spełnić. Bardzo, bardzo bym chciała. A to są też osoby powiązane, tak? To znaczy nie. To jest akurat założyciel naszego muzeum, Ignacy Moś. To był człowiek, który pasjonował się życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza. Jego portret znajduje się też tutaj, na tym obrazie. Natomiast historia jest niezwykła, bo życie związało go z rodziną Henryka Sienkiewicza. To były czasy II wojny światowej. Ignacy Moś został przesiedlony w okolice Oblęgorka, czyli miejscowości, gdzie rodzina Henryka Sienkiewicza mieszkała. A że były to czasy II wojny światowej, to były trudne realia i rodzina Henryka Sienkiewicza została podejrzana o współpracę z ruchem oporu. W tym dworku w Oblęgorku jako zarządca pracował przyjaciel z dzieciństwa Ignacego Mosia, Bolesław Cybulski, i doszło do aresztowania. Aresztowano zarówno tego przyjaciela z dzieciństwa, Bolesława Cybulskiego, i aresztowano syna pisarza, Henryka Józefa Sienkiewicza. No i to właśnie nie kto inny, ale Ignacy Moś zebrał pieniądze, które pomogły ocalić przed śmiercią w obozie koncentracyjnym syna pisarza i Bolesława Cybulskiego. I od tej w zasadzie dramatycznej historii wszystko się zaczęło. A w dowód wdzięczności za uratowanie życia syn pisarza podarował Ignacemu Mosiowi tę książkę. To jest kolekcjonerskie wydanie Chłopadis, wydrukowane na papierze japońskim. Ono ma w środku też piękne ilustracje. I w środku, na pierwszej karcie, Henryk Józef Sienkiewicz napisał taką dedykację, bardzo wzruszającą, w podziękowaniu za uratowanie życia. I od tej książki wszystko się zaczęło. To był pierwszy eksponat w kolekcji Ignacego Mosia. A później już przez całe życie zbierał wszystko, co jest związane z pisarzem, z epoką, w której żył. Ale tych przedmiotów zgromadził tak wiele, że nie był w stanie trzymać ich w domu i postanowił ofiarować je społeczeństwu. No, a stąd nasza księga. A to jest Quo Vadis sprawione do pozytywki. Pozytywka działa po dziś dzień. Tak. Natomiast Ignacy Moś zbierał wszystko. Takie nawet drobiazgi. Tutaj znajdują się dzbanuszki i wazoniki z twarzą Sienkiewicza. Zbierał rzeźby przedstawiające bohaterów literackich Henryka Sienkiewicza, ale także właśnie meble z epoki. Tu też ta szafa jest dość charakterystyczna, bo to jest szafa Quo Vadis. I też taką szafę udało się znaleźć Ignacemu Mosiowi. No zawsze jest potrzebne to słowo, albo to wydarzenie, albo to spotkanie, tak, żeby się coś zaczęło, nie? Które zainspiruje, tak. No super, pięknie, rzeczywiście. Gdyby nie ta pasja, prawda, nie byłoby tak, tego nie byłoby miejsca. Tego miejsca. Tego miejsca, rozumiem. Ta sama woda też jest taka bardzo okazała, też tu zabytek. Tak. Akurat to jest kolekcja najbardziej cenna dla Ignacego Mosia. On pomimo tego, że był dość zamożnym przedsiębiorcą, tak, to nie na wszystko go było stać. Rozumiem. A tutaj akurat w tej złotej gablocie jest odlew maski pośmiertnej Henryka Sienkiewicza i prawej dłoni. No dzisiaj nie ma już tej tradycji, żeby
oddawać maski pośmiertne, natomiast jeszcze w czasach, kiedy żył Henryk Sienkiewicz, to Ignacy Paderewski, z którym współpracował, poprosił swojego znajomego, aby taką maskę pośmiertną oddał i to był dowód uhonorowania życia i działalności. Także dla niego jest to była bezcenna rzecz, no bo żadne inne muzeum nie miało tej maski, tylko... I nie ma. I nie ma, tak, bo to jest rzecz jakaś na plażu, a to jest tutaj w Poznaniu właśnie w Muzeum Ignacego Łosia. Super, dziękujemy za wspaniałe. Bardzo proszę. Super filmy, super film. Dużo informacji mam tu. Tak, że super, bardzo dziękuję pani. Bardzo dziękuję. Proszę, państwo nas odwiedzili. I to są wszystkie pomieszczenia. Dziękujemy bardzo, proszę. Do widzenia. Będę pamiętał. Bardzo tak. Tak. Jeszcze poproszę o zdjęcie tutaj, tak. Żeby tutaj, wiesz, było to, staniesz na dole. A gdzie mam spać na dole? No. Dobrze. I tak jakoś z kosem, żeby na więcej tak. Tego drewna. Dobrze. To ja sobie stanę tutaj. Okej. Moment. Ale ładnie.